bardzo serdecznie na dzisiejszej prezentacji niepowtarzalnej maszyny za często niesprzedawanego modelu na tandemie. Model Tornado jest bardzo popularny w naszej firmie, bardzo często sprzedajemy, ale ten model bardzo rzadko. Jest to nasza pierwsza maszyna tej klasy. W takiej konfrontacji maszyna bardzo dobrze wyposażona. Zaczep kulowy, stopę hydrauliczną, wały na 1000, zawieszenie dyszla hydrauliczno-gazowe, 7 metrów do gilotyny, 16 metrów sześciennych, 20 ton. Wysokość wewnętrzna skrzyni to jest 157 cm, to jest sama mulda. Plus jeszcze można około 20 cm dorobić sobie nadstaweczkę. Ewentualnie za niemałe pieniążki to kupić. Ale ja proponuję dorobić z kantóweczki, z kawałka deski o grubości 500 cm. Jak nawet Państwo uderzą ładowaczem czy ładowarką, to będzie mniej szkoda. I wtedy powierzchnia jeszcze zwiększy się o dobrych kilka metrów sześciennych i kilka ton. Zaczep można dostosować do czołnika z jakiego poruszonych podziału regulamy. Hamulce oczywiście w tym przypadku pneumatyczne dwuobwodowe. No i najwyższe co jest w tym rozdzielniku, bardzo komfortowe zawieszenie hydrauliczne. Jest resort parabola, ale jest też hydraulik. Co sprawi, że będzie się komfortowo jeździć przy dojeździe na pole. Koła 600x55x26,5, szerokie, wysokie. Zawieszenie tandem o dużym rozstawie osi. Skrzynia rynnowa 7 metrów jest do gilotyny, 7,5 metra jest do adaptera. Tutaj klient zaszczył sobie jeszcze deflektory kierunku rozrzutu. Adapter mamy dwuwalcowy, pionowy. 2,20 wysokości, wirniki tutaj o średnicy około 110 cm, oś wirnika około 22 cm, przekładnia, tak jak wspomniałem, napędzana na 1000, belki łańcucha przenośnika podłogowego przykręcane, łańcuch 16, bez problemu wystarczy, sprawdzone rozwiązanie, nie potrzeba nic więcej. Podłoga w tym modelu jest tutaj z tyłu element wymienny, ocynkowany. No i wewnątrz skrzyni gilotyna. Maszyna została sprzedana do jednego z większych gospodarstw w okolicy. Klient sprzedaje sporo obornika. Ma też spory areał. Naciąg przenośnika podłogowego, regulacja łańcucha podłogowego na zewnątrz, bardzo prosto dostępne. Tutaj strzałeczki pokazujące, dokąd powinno być naciągnięte, żeby przenośnik równo się naciągał, żeby któraś strona nie wyciągała się szybciej. Jak Państwo ładujecie takie rozrzutniki, pewnie każdy z jednej strony, to łańcuch na 1000% będzie zużywał się w różny sposób. Z jednej strony po prostu bardziej się wciąga. Tego nie przeskoczymy. Ale regulacja jest na zewnątrz. Trzeba tego pilnować, żeby długo bez awarii nie pracować. Dlatego zdecydował się na Joskina Tornado. Sprawdzone rozwiązania, sprawdzona konstrukcja. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji kanału. Zapraszam do kontaktu. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy and so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy, who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we did.
bought you a cocktail. He told me that you've been waiting for somebody like me. To the city, how'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think I bought you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me.